Hejka, z tej strony Kalibr i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym poradniku pokażę wam, jak przejść easter egga bądź zadanie główne w ognisku zarazy w Black Ops Cold War Zombies. Tego easter egga możemy przejść w kooperacji, jak i w solo, lecz polecam wam grać w kooperacji najlepiej we 4 graczy, dlatego że easter egg jest trudny do przejścia. Owszem, kroki są łatwe i nie są skomplikowane, natomiast dalsza faza easter egga będzie trudniejsza ze względu na dużą ilość zombie w małej przestrzeni oraz w ostatnim kroku mamy limit czasu, ale wam to zaraz wszystko opowiem. Spróbuję wytłumaczyć najlepiej, jak potrafi, każdy krok, tak aby każdy z was mógł zrozumieć cel danego kroku. Tak więc możemy przejść do poradnika. W rundzie pierwszej oraz drugiej nie wykonujemy żadnych kroków easter egga, więc jest to bardzo dobry moment, aby przygotować się na rundę trzecią bądź dalszą fazę easter egga. Zalecam wam wykonać wszystkie zadania poboczne i zdobyć jak największą ilość słomu oraz esencji, otwórzcie jak największą ilość skrzynek. Jeżeli możecie, to strzelać w kulę mrocznego eteru, aby zdobyć jak największą ilość esencji. Punkt oraz złom musimy wydać na perki, ulepszenia broni, kupno pancerza, killstreaki i granaty. Polecam użyć broni M16 z dodatkami, które wam pokazuję. Ostatnim czasem jest to bardzo dobra broń i dużo graczy używa tej broni, pokonując tego easter egga, więc też mogę wam tą broń polecić, dlatego że sam nie korzystam i jest to bardzo dobra pukawka. Z innych broni polecam też shotguny Galo i Hauer, z karabinów polecam też broń AUG. Natomiast broń M16 będzie chyba według mnie najlepszym wyborem. Z ulepszeń polowych polecam wam zasłonę eteryczną, szaloną gwardię lub kręg ognia, chociaż kręgu ognia nie polecałbym na ostatni krok easter egga, dlatego że kręg ognia nie za bardzo może nam pomóc. Dobrze jest też, aby jedna z miała aurę leczniczą, aby móc uleczyć powalonych graczy. Jeżeli jeszcze nie ulepszyliście perków, to jest to dobry moment, ponieważ użyjemy wszystkich perków. Z modyfikacji amunicji polecam wam zgliznę mózgów, dlatego że przyda się przeciw naśladowcom. Jeżeli gracie bez napisów, to jest to dobry moment, żeby je włączyć, dlatego że napisy mogą nam pomóc. Kiedy znajdziemy się w trzeciej rundzie, to możemy rozpocząć pierwszy krok tego easter egga, w którym musimy skontaktować się z Maxis. Musimy znaleźć na mapie radio i kiedy znajdziemy radio, to musimy posłuchać sygnału. Kiedy przeczytamy napis sprężenie, uruchomi alarm, który zalarmuje zombie. Te zombie musimy zabić i w międzyczasie musimy odczekać kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund do momentu, kiedy przeczytamy komunikat z radia. W moim przypadku jest to aktywne szum 7. Szum jest losowy, więc wy możecie mieć na przykład aktywne szum 4. Następnie musimy znaleźć 3 wzmacniacze oraz ustawić częstotliwość na szum radia, czyli w moim przypadku szum 7. W wzmacniaczach też możemy trafić na komunikat sprężenie, więc miejcie to na uwadze. Maksymalnie mamy 8 szumów i kiedy przełączymy na poprawny szum, usłyszymy komunikat Maxis. I tak robimy we wszystkich 3 wzmacniaczach. Następnie podchodzimy do radia i słuchamy komunikatu Maxis. Po aktywacji rzuci nam esencję oraz nadajnik, który musimy wziąć. Teraz pokażę wam wszystkie lokacje radia oraz wzmacniaczy we wszystkich 5 mapach. Beats.
No i kiedy wzięliśmy nadajnik, musimy wykonać zadanie z tej rundy, lub jeżeli je wykonaliście, to musimy udać się do anomalii. Gdy użyjemy terminala, zauważymy, że jest trzecia opcja, w której musimy skontaktować się z Maxis. Klikamy w tę opcję i słuchamy rozmowy Maxis. Następnie teleportujemy się do następnej rundy i możemy przejść do drugiego kroku. W drugim kroku musimy zlokalizować małpkę z talerzami. Na każdym mapie możemy znaleźć 4 lokacje małpek, natomiast tylko jedna będzie poprawna. Różnica jest taka, że obok jednej z 4 małpek znajdziemy literę M. Tą mapkę możemy zestrzelić oraz wziąć slajdy mikrofilmu. Ostatnie 3 małpki możemy też zestrzelić, ponieważ mogą dać nam przedmioty, w tym perki. Kiedy wzięliśmy taśmy, możemy zanieść je do projektora, w którym musimy odtworzyć wszystkie 3 slajdy. Więc pod koniec pierwszego slajda gra poinformuje nas o tym, abyśmy odtworzyli następny. Tak samo robimy po ukończeniu drugiego slajdu. Kiedy skończy się trzeci slajd, Maxis poinformuje nas, że Ravienow znajduje się w Ruce. I tak samo możemy się teleportować i gra steleportuje nas do mapy Ruka. Tylko i wyłącznie mapy Ruka. Teraz wam pokażę lokację małpek oraz projektorów oprócz mapy Ruka, dlatego że ten krok nie dotyczy mapy Ruka.
znajdziemy się na mapie Ruka, to jest to dobry moment, aby ulepszyć wszystko, co się da, póki jest spokojnie. Ja na przykład ulepszyłem broń M16 z modyfikacją z glizna mózgu na trzeci poziom oraz poziom legendarny lub może być też epicki z arsenału. Tym razem nie mamy zadania do wykonania, tylko gra pokieruje nas do silosów rakietowych. Zanim rozpocznę ten krok, podzielę się z wami informacjami, w jakim miejscu się znajdziemy. Mapa jest podzielona na 4 silosy A, B, C oraz D. Natomiast wejście do silosu C jest cały czas zamknięte. Wszystkie silosy są połączone w centrum mapy, jeżeli tak można powiedzieć, w którym znajdziemy skrzynkę z amunicją oraz stół rzemieślniczy. W silosie A znajdziemy, z tego co wiem, pancerz, w silosie B znajdziemy pack-a-punch i w silosie D znajdziemy maszynę Der Wunderfis. Więc jeżeli zginiemy lub chcemy ulepszyć broń, to wiecie, gdzie znajduje się dana maszyna. Lokacje silosów jest łatwo zlokalizować, ponieważ przed wejściem znajdziemy litery A, B lub D oraz w samych silosach znajdziemy też wyraźnie A, B lub D. Z poziomu, na który się znajdujemy, więc na przykład możemy znajdować się na poziomie A-2. To tyle informacji, teraz czas na trzeci krok. Musimy udać się do komputera znajdującego się w silosie A-2. Po aktywacji uruchomimy cutscenkę z Rawinowem. Kiedy zakończy się ta cutscenka, to naszym zadaniem jest zdobycie 3 kluczy. Kolejność jest bez znaczenia, więc możecie zrobić w jakiejkolwiek kolejności, jakich tak chcecie. Pierwszy klucz znajdziemy w centrum mapy, w którym zrespili się kilkanaście naśladowców. I zobaczcie, jak z łatwością można ich zabić za pomocą zglizny mózgu. Najlepiej jest je zabić. Kiedy je zabiliśmy, musimy udać się do wejścia do silosu C, gdzie znajduje się martwy żołnierz z kluczem. Kiedy weźmiemy ten klucz, zrespi się specjalny naśladowca, który jest o wiele mocniejszy. I kiedy go zabijemy, zrzuci nam pierwszy z 3 kluczy. Drugi klucz możemy zdobyć, wykonując zadanie w silosie B. Musimy znajdować się na drugim poziomie i aktywować kardister z eterem. Musimy zdobyć 20 kryształów, które znajdziemy w tym silosie. Musimy je zestrzelić oraz wziąć. Pamiętajcie, że te kryształy respią się po kilkudziesięciu sekundach, więc jeżeli wam zabraknie tych kryształów, to możecie odczekać chwilkę i zestrzelić te kryształy od nowa. Następnie musimy podejść do kanistra i przytrzymać klawisz, aby załadować kanister. Nie musimy od razu zdobyć tych 20 kryształów, możemy na przykład zdobyć 5 kryształy oraz załadować kanister oraz zebrać pozostałe 15. Kiedy naładujemy kanister, możemy go wziąć oraz udać się do silosu D. Musimy udać się do schodu, w którym znajduje się meduza. Musimy stanąć na równo z meduzą oraz aktywować kanister z eterem. Po czym zostajemy wystani przez meduzę. Maxis poinformuje nas, aby wziąć klucz, więc spamujemy klawiszem akcji, aż zdobędziemy klucz. Jeżeli nam się nie uda lub jeżeli wykorzystamy kanister, to musimy od nowa zdobyć kryształy i naładować kanister. Trzeci klucz możemy zdobyć w silosie A. Musimy się udać do zamkniętego przejścia oraz wziąć pułapkę na esencję z przyklejonym bananem. Następnie musimy zlokalizować małpkę i można ją łatwo zlokalizować, po prostu słuchając krzyków małpy oraz lokacja świeci się na niebiesko. Nie miejcie tego z przerwanymi kablami. Nie możemy, powtarzam, nie możemy zbliżyć się za blisko, inaczej wystraszymy małpkę. Tą pułapkę na esencję możemy najlepiej rzucić na podłogę oraz oddać się od pułapki. Gra nas poinformuje o celu w zasięgu i przeczytamy, aby dwukrotnie nacisnąć klawisz, aby włączyć pułapkę. Kiedy to zrobimy, gra poinformuje nas, że złapaliśmy cel i następnie idziemy do pułapki wziąć klucz. Kiedy mamy wszystkie 3 klucze, musimy włączyć wszystkie 3 komputery, tym razem według kolejności i ta kolejność jest losowa, więc możecie na przykład rozpocząć w silosie A. Jeżeli gra powie, że rozpocznie to odliczanie, oznacza to, że silos A jest jako pierwszy. Następnie idziemy na przykład do silosu B. Jeżeli gra powie, że wystąpił błąd, to zresetuje sekwencję i musimy odczekać kilka chwil na reset sekwencji. Tak więc teraz wiemy, że jest to na przykład kolejność A, D oraz B. Tak więc idziemy znowu do silosu A, wsadzamy klucz i idziemy teraz do silosu D, wsadzamy klucz oraz na końcu idziemy do silosu B. Pamiętajcie, że macie limit czasu, więc musicie wykonać to szybko. I kiedy wykonaliśmy to zadanie, gra ujawni lokację, do której musimy pójść i możemy przejść do ostatniego kroku.
No i ostatni krok tego easter egga jest walka z Legionem. Mamy niestety na to 9 minut i przy dużej ilości zombie oraz specjalnych wrogów oraz braku jakichkolwiek maszyn, czyli Drwundrfis, Arsenal oraz Stół Rzemieślniczy, jest to dużym utrudnieniem i dlatego na początku filmu polecam wam grać w kooperacji. Musimy jak najszybciej pójść do lokacji zaznaczonej na ekranie, dlatego że po aktywacji sekwencji startowej rozpocznie się po kilkunastu sekundach odliczanie. Wszyscy gracze muszą się znaleźć w tym pomieszczeniu, następnie otwieramy drzwi i czekamy, aż ujawni się Legion. W momencie, w którym ujawni się Legion, najlepiej jest od razu strzelać w klatkę piersiową, aby zniszczyć pancerz. Jest to jedyne czułe miejsce Legiona, więc koncentrujcie się właśnie na zestrzeleniu pancerza poprzez strzelanie w klatkę piersiową. Po kilku sekundach będziecie mieć dużą ilość wrogów. Legion ma dwie zdolności, które mogą nam dać obrażenia lub nas powalić. Pierwsza z nich jest filotowa mgła wokół Legiona. Kiedy w nią wejdziemy, będziemy dostawać obrażenia. Jest to mniej więcej to samo, jakbyśmy wyszli poza mapę, też będziemy tracić obrażenia, więc jest to identycznie takie same. Druga zdolność jest elektryczny cios, jeżeli można tak powiedzieć. Legion zaznaczy lokację i musimy się natychmiast oddalić, inaczej zostaniemy natychmiastowo powaleni. Jednocześnie musimy skupić się na zestrzeleniu pancerza oraz unikać zombie. Nasz pancerz jest bardzo ważny, więc uważajcie, aby go szybko nie stracić, dlatego że nigdzie nie mamy arsenału oraz ciężko jest zdobyć cieśle oraz ogólnie pancerze zrzucane przez zombie, więc uważajcie na to. Kiedy zestrzelimy pancerz Legiona, to on będzie przez moment bez pancerza i naszym zadaniem jest zestrzelenie trzech kul wokół jego. Koncentrujmy się pierwsze na zestrzelenie jednej kuli. Najlepiej jest użyć zasłony eterycznej, aby być niewidzialnym i stańcie jak najbliżej Legiona, aby łatwiej zniszczyć kulę. Jeżeli nam się to nie uda, to w następnej próbie koncentrujcie się na zestrzeleniu tej samej kuli. Kiedy ją zestrzelicie, natychmiast strzelacie w inną kulę, aby zadać choć troszkę obrażeń, to wtedy wam ułatwi przy następnej próbie zestrzelenia kul. I tak to robimy do momentu, aż zestrzelimy wszystkie trzy kule. Wiem, że ten krok jest najtrudniejszy i wiem, że dla niektórych może być to niewykonalne, lecz kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Mi się dopiero udało przy trzecim razem, pomimo że gra trwała zawsze półtora godziny, więc spróbujcie, a na pewno nie pożałujecie. Pamiętajcie o tym, aby nie panikować, jeżeli sytuacja jest krytyczna, gdzie każdy jest powalony. Nie panikujcie i tylko tyle mogę wam powiedzieć. Jeżeli nie zestrzelimy kul na czas, to gra zakończy się niepowodzeniem i musimy powtórzyć wszystko od nowa. Wiem, że znowu będziecie musieli grać półtora godziny, ale no niestety. Ta walka z bossem jest niestety trudna i porównując do Firebase Siege, to mapy Z, ta walka jest zupełnym przeciwieństwem walki z bossem z mapy Baza Z. A jeżeli nam się uda przejść tego easter egga, to ujawni się końcowa krótka cutscenka i tak przejdziemy easter egga w trybie ognisko zarazy. Jako nagrodę dostaniemy wizytówkę z mokrej roboty, którą właśnie widzicie. I to by było na tyle w tym poradniku. Mam nadzieję, że ten poradnik wam pomoże przejść tego easter egga. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, dołączenia na serwer Discord oraz do obejrzenia poprzednich odcinków. A tymczasem trzymajcie się, cześć.